Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Ekologika na antenie Radia Pryzmat. W środę 18. Witam wszystkich naszych słuchaczy w naszej audycji Ekologika. Amelia Bednarz, dzisiaj będę rozmawiać z Magdaleną Mateją-Furmanik. I będziemy rozmawiać o wydarzeniu, i to nie byle jakim wydarzeniu, 1000 drzew. Od razu przejdę do meritum. Co to jest w ogóle za projekt, wydarzenie? To jest takie dość prosta akcja, która polega na tym, że po zebraniu środków będziemy rozdawać sadzonki drzew mieszkańcom Krakowa do posadzenia na terenie prywatnym. I jakie to mogą być środki? Ile sadzonek będzie planowanych? Właśnie tytułowe 1000, chociaż udało nam się już zebrać pieniądze i udało nam się zebrać więcej nawet niż potrzebowaliśmy, więc kupiliśmy 1100 sadzonek. 1000 sadzonek. A czego to są sadzonki? Jakich drzew? To są buki, dęby i lipy, dlatego że kontaktowaliśmy się z Zarządem Zieleni Miejskiej, no i właśnie nam zostało polecone, żeby zasadzić drzewa liściaste. No i właśnie wybraliśmy takie gatunki, ponieważ opierając się na artykułach, te gatunki są najbardziej odporne na zmiany klimatyczne. Mhm. Na razie ten pierwszy etap akcji, który polegał na zebraniu środków, był wyłącznie rozpowszechniony na Facebooku. Też dużo różnych innych stron udostępniało nasze wydarzenie. A teraz w drugim etapie również opieramy się na Facebooku, ale będą też drukowane plakaty i rozwieszane w Krakowie. No to skoro już pierwsza część, faza, etap za nami, to jak będzie wyglądała ta druga? Ta druga będzie wyglądać tak, że po prostu te sadzonki będziemy rozdawać. Mamy już pozwolenie Urzędu Miasta. 20 października od 11 rano będziemy na Bulwarze Czerwieńskim obok Smoka Wawelskiego rozdawać sadzonki. I kto może przyjść po taką sadzonkę? Ile ich można wziąć? No może nie 500. No, każdy, kto ma miejsce do posadzenia, ponieważ takich drzew nie można po prostu zrobić sobie takiej samowolki i wziąć i posadzić to drzewo na przykład na terenie miejskim, ponieważ są bardzo ścisłe procedury, jeżeli chodzi o sadzenie drzew na terenie miejskim. Też się kontaktowaliśmy z Zarządem Zieleni Miejskiej i zostało nam powiedziane, że trzeba było się po pierwsze spełnić pewne standardy, między innymi drzewo musi mieć już w obwodzie od 16 do 18 centymetrów. No te sadzonki, które, czyli to już będzie takie dość duże drzewo, no te sadzonki, które my będziemy rozdawać, no są maleńkie. Mają tam, nie wiem, może 2 centymetry w obwodzie. No i koszt posadzenia takiego drzewa na terenie miejskim, no to jest 1000 zł. Więc my poszliśmy jakby inną drogą. Więc powracając do twojego pytania, każdy, kto dysponuje jakimś terenem prywatnym, na którym może to posadzić i jest na tyle odpowiedzialny, żeby to zrobić, może sobie wziąć taką sadzonkę. Najlepiej wziąć kilka, ponieważ te gatunki, które wybraliśmy, to są gatunki tak zwane towarzyskie. To znaczy, że one właśnie lubią sobie rosnąć w grupkach, razem współpracują, łączą się z systemami korzeniowymi, więc no tak dobrze wziąć takie trzy buczki czy trzy dęby, posadzić gdzie obok siebie. No i też będziemy rozdawać taki instruktaż do sadzenia, żeby też no, po prostu te drzewka się nie zmarnowały, tak? Bo trzeba jakby je podlewać jeszcze przez pierwszy okres i po prostu o nie dbać. Czyli właściwie trzeba mieć własny ogród, jakąś żyłkę, nawet nie żyłkę, ale podstawowe umiejętności opieki nad tym drzewem. Tak, i łopatę też. I takie drzewo nie dość, że może uratujemy tym środowisko, może dać cień, jakaś pamiątka za 20 lat, dzieci będą się wspinać, jakieś grzyby urosną, tak jeszcze nawiązując do poprzedniej audycji. A mówiłaś w liczbie mnogiej, to kto jeszcze tam z tobą jest w tym wszystkim? To jest taka grupa moich przyjaciół. To jest absolutnie oddolna akcja. Nawet jakby też zostało nam polecone, żeby może podpiąć się pod jakąś już organizację, która już też jakby cieszy się jakimś autorytetem i wiarygodnością, ale właśnie stwierdziliśmy, że nie, że jakby też chcemy pokazać, że każdy może zrobić coś takiego. Każdy może, jeżeli ma jakiś pomysł, może działać i może
może się tak zorganizować. Ja jestem w ogóle pod wielkim wrażeniem tego, że no, udało nam się zebrać te środki. No przecież jestem po prostu jakąś indywidualną osobą, bo to zbierałam głównie pod swoim nazwiskiem. Nawet nie mam podanego swojego nazwiska na Facebooku i udało się zebrać te środki, więc naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. I no dlatego też czuję się zobowiązana do przeprowadzenia tej akcji jak najlepiej, ze względu właśnie na taki poziom zaufania społecznego. A teraz już całkowicie wybiegając w przyszłość, ta akcja myślę, że na pewno się uda, skoro takie wielkie jest po prostu zainteresowanie. Masz jakieś pomysły na przyszłość, jakieś inne idee? To znaczy, dostaliśmy taką propozycję od, no też takiej grupy, oni się nazywają partyzantami miejskimi z Łodzi, to jest już bardzo niedawno powstała taka grupa, żeby zrobić taki ciąg jakby kontynuację tych akcji w innych miastach, czyli jakby to będzie się nazywało tak samo wszędzie, zasadzimy 1000 drzew, ukośnik, na przykład Łódź, Warszawa i tak dalej, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to byłoby świetnie, więc też będziemy tworzyć jakby jedną wspólną stronę, no i może ta akcja się rozrosnąć po prostu do innych miast. Myślę, że no to byłoby wspaniałe. Więc takim impulsem do zorganizowania tej akcji było to, co dzieje się w Amazonii, chodzi o pożary w Amazonii, a dokładniej to reakcja ludzi na właśnie rzekomą wieść o pożarach w Amazonii, bo to, co to z czym miałam do czynienia, to absolutny popłoch, panika i po prostu wpadanie w takie bardzo apokaliptyczne wizje. I to też bardzo ciekawe, bo te informacje, na które reagowali ludzie, były w dużej mierze nieprawdziwe. Zdjęcia udostępniane przez polityków czy przez piłkarzy, aktorów bardzo często były przedawnione. To były zdjęcia sprzed 30 lat. Albo to były zdjęcia nie Puszczy Amazońskiej, tylko innych lasów. Tak samo też nikt nie wspomina o tym, że no to jakby jest nic wyjątkowego, że płonie jakby w tym okresie Amazonia, ponieważ w tym okresie rolnicy w ten sposób przygotowują pola pod uprawę i to głównie płonęły właśnie pola uprawne, a nie sam las deszczowy, więc dużo było takich nieścisłości, ale reakcja była jak najbardziej prawdziwa i to mnie bardzo zainteresowało. I to, że właśnie spowodowało to taki impas i taką ogólną histerię. No i tak jak powiedziałam, te emocje były prawdziwe i tak sobie pomyślałam, że w takim razie, skoro informacje są nieprawdziwe, a emocje są prawdziwe, no to na co w takim razie reagują ci ludzie? Jakby ta Amazonia, na którą oni reagują, jest czymś realnym, tylko jest jakimś symbolem. Amazonia wydaje mi się, że jest szczególnie podatna na taką mitologizację, ze względu na to, że jest bardzo daleko, że jest niedostępna. I zastanawiałam się, czego ona jest dla nas symbolem, więc wydaje mi się, że to jest jakaś taka pierwotna dzikość, naturalność i coś, z czym straciliśmy kontakt z własnej winy. I teraz po prostu ta utrata tego kontaktu jest już bezpowrotna. Więc to zupełnie brzmi jak odegranie mitu o raju utraconym. A dlaczego właśnie drzewa? Ale jest jakiś cel większy w tym, czy po prostu zasadźmy 1000 drzew, będzie więcej tlenu dla nas wszystkich? Jakby z jednej strony jest ten aspekt instrumentalny, no bo rzeczywiście te najnowsze badania Crowthera z 2019, które zostały udostępnione w żurnalu Science, to jest czasopismo, które cieszy się największym prestiżem. One potwierdzają to, że rzeczywiście sadzenie drzew ma realny wpływ na redukcję CO2. Ale więc to jest ten praktyczny aspekt, ale też chodzi o coś bardziej symbolicznego, czyli chodzi właśnie o takie przełamanie tego impasu, w którym jesteśmy i rzeczywiste zrobienie czegoś, jakby, bo tutaj jakby ta reakcja ludzi jest taka nadmierna, taka histeryczna i właśnie ze względu na to, że jakby no, czujemy tę winę, że my to zrobiliśmy, że to po prostu przez nasz konsumpcjonizm utraciliśmy dostęp do czegoś tak pięknego, ale teraz kolejnym krokiem będzie po prostu wzięcie odpowiedzialności za to i wzięcie po prostu swojego losu we własne ręce i zrobienie czegoś, czyli nie tylko siedzę na Facebooku, na Instagramie i po prostu wrzucam te wszystkie nieprawdziwe informacje i po prostu przeżywam jakieś niesamowite dramaty przed komputerem, tylko
wychodzę i robię coś. Warto wziąć sprawy w swoje ręce, a nie tylko siedzieć przed ekranem i postować, udostępniać, lajkować. Skoro mówimy o korzyściach z drzew, znaczy traktować instrumentalnie. Traktować instrumentalnie to znaczy traktować coś ze względu na coś innego, tak? Czyli coś ma wartość, dlatego że może to użyć do czegoś, mhm. tak? Czyli właśnie drzewo to jest po prostu taki instrument, czyli narzędzie do czegoś innego. Czyli to ma wartość, o ile właśnie, nie wiem, wchłania to CO2, albo że możemy sobie tego zbudować z tego dom, tak? Mhm. I jeżeli by nie było w stanie jeżeli byśmy nie byli w stanie do tego, tego użyć, to w takim razie nie przedstawia to żadnej wartości. No i wydaje mi się, że takie traktowanie natury w sposób instrumentalny jest główną przyczyną naszego kryzysu ekologicznego, mhm. że właśnie to, co utraciliśmy, to kontakt z tą bezpośrednią wartością, jaką po prostu jest życie. I też jest bardzo taki bardzo ciekawy eksperyment myślowy, który to trochę obnaża. Mianowicie możemy sobie wyobrazić, że jest człowiek, to jest ostatni człowiek na Ziemi, czyli wiadomo, że jak on zginie, no to już po prostu no po nim nie będzie innych ludzi. No i teraz, czy on w takim razie przed swoją śmiercią może zdetonować bombę atomową, która po prostu zniszczy całą przyrodę na Ziemi, tak? No i no to jakby z jednej strony, jeżeli natura ma tylko wartość instrumentalną, no to okej, no nie ma ludzi, no to po co to wszystko? Mhm. No ale teraz zastanówmy się, jak my się z tym czujemy. Czy rzeczywiście bez ludzi w ogóle natura, przyroda nie ma sensu? No i to też pokazuje, że no jest tam to coś, coś poza tą instrumentalnością, no ale teraz właśnie no, cała sztuka w tym, jak to wydobyć i jak w tym żyć. Po prostu żyć, żeby żyć, a nie żyć po coś. No tak, tylko do tego trzeba po prostu otworzyć się na to i uwrażliwić się. Myślę, że jesteśmy w takim okresie, w którym no właśnie już nie potrzebujemy tej całej twardości, której nam dostarcza właśnie nauka, twarde dane, tak jak nastawienie analityczne. No bo taka instrumentalność, no to jest czysty racjonalizm, czyli właśnie nastawienie, właśnie przewidywanie tego, co się wydarzy pod kątem tego, jaką mamy w tym korzyść. No tylko właśnie ta miękkość, którą wyznaczają wartości, czyli po prostu to, w jaki sposób ja się czuję w tym momencie i nawet nie potrafię tego uzasadnić, bo to właśnie nie jest dziedzina do uzasadniania. No i wydaje mi się, że nawet trudno, właśnie jak zaczyna się o tym mówić, no to robi się to bardzo abstrakcyjne, dlatego że samo to doświadczenie jest bardzo konkretne. Po prostu idę, jestem w lesie, nie wiem, zachwycam się pięknem i to jest wszystko. I po prostu dla tego doświadczenia, dla tej wartości warto po prostu robić wszystkie rzeczy.